Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Persona 4 Golden. Witam was bardzo serdecznie, Koter też was wita, tym razem nie Lilker, teraz zazwyczaj mi towarzyszy, ale Arusia. No i cóż, moi drodzy, jesteśmy w wspomnieniach Marii, w wielkim jednym lesie wspomnień, jakim jest jej dungeon. I dosyć szybkim krokiem, nie zważając na tutaj jakieś stopy albo farminie, lecimy do przodu po prostu, żeby przejść to podziemie, zobaczyć dalsze części fabuły. I tyle, no uważam się za już dosyć kompletnego gracza, jeżeli chodzi o drużynę, wylewelowanie i tak dalej. Być może coś mnie zatrzyma, wtedy wrócę i się wyleweluję, na razie lecę raczej naprzód. Nawet niespecjalnie zatrzymując się na jakieś większe encountery. Już jesteśmy teraz w takim podziemiu, że być może będzie trzeba coś pokonać, bo widzicie na przykład ja mam problem z SPK-ami. Tarco działa to podziemie. Trochę to wkurzające, ale no, tarco działa, jak to działa. Możemy w sumie zaryzykować, może bym dostał kartę, ale trudno. Lecimy dalej, szukamy wyjścia na kolejne pięterko. Rozbijamy jakieś magatamy albo coś w ten deseń. Jak ktoś grał w Ace Attorney, to powinien kojarzyć ten kształt i to nawiązanko. W sumie im mniej zawalczę, tym mniej razy dostałem karę, żeby przepołowiło mi... O! A to jest cień, okej. Myślałem, że to już przejście kolejny poziom. Tym mniej dostałem karę, która przepoławia mi SP Apple. A no to wolałbym dostać możliwie jak najrzadziej. Fire Repel Hoły jakiś dostałem. Hoły. Nie trzy, tylko Yuki, to zobaczmy. A, to będzie Fire Repel, to na pewno będzie dobre w takim wypadku. Status. Tutaj jest Drain Ognia. Co? Już teraz ja to kliknąłem? Aha, tylko. Dobra, u Joskę. O, on ma w ogóle nie wrażliwość na ogień teraz, Joskę. Yukiko oczywiście też drainuje ogień. A Kanji. No, Kanjiemu możemy to założyć ewentualnie. Może on ma ten nowy adres? Dobra, nie będę kombinował. Bo nikt to nie potrzebuje. Po prostu cała drużyna jest odporna, a Kanji ma na dużo poważniejszy żywioł. Na ogień jest po prostu niepodatny, ale no ma obrażenia. I tyle. Są schody dalej? Jeszcze to nie rozumiesz? To jest dzień, kiedy świat się zmienia. Nieprzygotowana wola pozostanie z tyłu. Jestem gotowa. Nie ma już niczego, co mogę zrobić. Jeżeli się boisz, zamknij oczy. Zamknij te gadające usta. Wchodzę. Do świata, którego nie znasz. Do świata, gdzie nie możesz pójść. Żegnaj. Spotkamy się jeszcze. Och, czuję ją. Mari jest blisko. Senpai, jeszcze tylko trochę, chodźmy. No, skoro mówisz, że tylko trochę, to ci wierzę. Podejrzewam, że to może być przedostatni poziom. O Jezu! Nawet jakikolwiek boss mnie czeka. Jak ja sobie dam radę? No najgorzej mamy SP-ów, nie możemy tak naprawdę co dowoli farmić. To raczej trzeba się skupić na tym, żeby coś oprócz tego farmienia takiego zwykłego dokładać do walki, jakiś wszędzie myśleć w walce być może nawet. Ja wiem, przerażające, ale na to się zapowiada. Ale mam dobre przeczucie do tych schodów. Patrzcie, że tak ogromna mapa, ja trafię za pierwszym razem. Grało się w Diablo 2 i szukało się. Jesteśmy tutaj, senpai. Marcian jest przed nami. Oho. Nothing. Trzeba użyć temów. SP-ki. A może uciec stąd w ogóle. Escape from the dungeon. Tu są rozwalacze różnych odporności. Dobra. O, to wszystkim daje po 50. Dobra, zobaczmy. Może to nas podratuje. Może jeszcze pozostałe zużyć, jeżeli to jest ostatnia walka. Ewentualnie bym chciał mieć więcej to na kim? Na Bambozlu chyba. Właśnie on i tak ma tani, na Yukiko jeszcze, żeby leczyła. I na Joskę zaraz wrzucę. Ale fajne to, w sensie fajna perspektywa jest. Ten miejsce, które teraz biegniemy. Wow. Ale kwaśne. Senpai, jesteś gotowy? Lecimy. No jestem gotowy, zobaczmy. Jest tutaj, Mari-chan! Oho. Stópki.
za darmo? Dlaczego? Dlaczego przyszliście? Dlaczego? Mówiłam, że jestem waszym wrogiem. Nie musicie się mną zajmować. Dlaczego dotarliście tak daleko? Żeby cię uratować? Nie skończyłem z tobą rozmawiać, żeby cię uratować. Dziękuję. Ale nic z tego nie będzie, jestem zmęczona. Chcę to zakończyć. Zamknij się! Wiesz co to oznacza? Myślisz, że po prostu położymy się i będziemy ci na to pozwolimy? Marisan, proszę, posłuchaj. Nawet jeżeli jesteś jedną z tych kreatur, to wciąż nie jest powód, żebyś zakończyła własne życie. Dwójka Sagiri została pokonana. To oznacza, że ty... wolna? O tym... to właśnie masz na myśli? To nieprawda. Nie jestem taka jak wy. Nie czuję wolności. Co masz na myśli? Nie jesteś wolna? Co masz na myśli? Już wam mówiłam. Jeżeli nie umrę, to wasz świat zniknie. Naszą rolą było coś więcej niż dowiedzenie się, jakie macie życzenia. Naszą prawdziwą rolą jest kontrolowanie mgły i sprowadzanie życzeń do życia po prostu. Kontrolowanie mgły? Nie sądzicie, że to dziwne, że mgła nigdy nie odchodzi? Że trwała miesiącami? Sagiri stworzyły mgłę, a ja ją wchłonęłam. Mgła, która zmienia ludzi w cienie. Poczekaj, więc powód, dla którego mgła oczyściła się, to był taki, że... Zgadza się. Kiedy Ameno Sagiri została pokonana, mgła zakrywająca miasto nie była już potrzebna. Wtedy usłyszałam głos. I cała mgła wpłynęła do mnie. Mgła nie zniknęła, nawet teraz ona buzuje w środku mnie. Nie ma szans, więc mgła nie zniknęła po tym wszystkim? Po prostu teraz jest w tobie? Wow. Kiedy mój umysł jest całkowicie pochłonięty przez mgłę, zniknę. Kiedy będzie pochłonięty przez mgłę, zniknę. Zabierając mgłę i pusty las wraz ze mną. Jestem... bytem przeznaczonym do nieistnienia. To jest wspomnienie, które do mnie wróciło. Świat będzie ocalony. Więc to jest powód, który ukrywałaś? Nie pozwolimy ci na to. Więc to jest nie pozwolimy ci na uratowanie świata. Więc to jest powód, który ukrywałaś? Tak. Teraz znamy prawdziwy powód, dlaczego ona ukrywała się w pustym lesie. Oczywiście, nie mogę zgodzić się z wnioskiem, który wyciąga. No raczej, że nie. Ona mówi, że możemy tylko żyć w spokoju w zamian za jej życie? Walić to! Dlatego odeszłam. Bo nie ma sensu się z wami spotkać. My po prostu się skrzywdzimy. Jest w porządku. Wszystko gra. Mam już wiele wspomnień. Zabawnych. Szczęśliwych. Wspomnień. Jeżeli teraz nie odejdziecie, to będę musiała was zmusić siłą. Proszę, zrozumcie. Cholera! Co to się teraz skończyło? Co zrobimy, partnerze? Zatrzymamy ją? Nie ory walczy z Marii. No, zatrzymamy ją. Okej. Ocalimy ją. Jeżeli się poddamy teraz, to po co w ogóle tutaj przyłaziliśmy? Tak. Nie pozwolimy, żeby ktokolwiek cierpiał tej mgły. Musimy to zrobić. Chodźmy. O. To ta melodyjka. Nie chcę, żebyście cierpieli. Dlaczego to nie zrozumiecie? Senpai, nie możemy tutaj przegrać. Spokój, na który zasłużyliśmy, nie powinien iść kosztem czegokolwiek życia. Oczyściliśmy świat z mgły. A teraz pozbędziemy jej się na dobre. Nie dojdziemy do jej w ten sposób, przepraszam. Musimy najpierw skopać jej tyłek. To jest nasz problem. Nie możemy pozwolić, że Mari-chan była jedyną, która nosi to w sobie. Nadchodzi. To dla waszego dobra. Okej. Jej oczy są smutne. Nie, może od tego zacznę? Almighty obrażenia. Starczy, jeśli nie są to ogromne obrażenia.
Burning Petals, zobaczmy. Nie wiem, co na nim działa tak na dobrą sprawę. Mhm. Trochę nas pobijała już na dobry start. Kurde, ja mam sobie takie skill, że nie wiadomo, że trzeba za bardzo bić. Dobra, wstaję Joskę. Joska jest teraz chyba jedyną osobą, która ma takie pojedyncze ataki. Może spróbuję, jak żywioły działają, to razie tym żywiołami bić. To były całkiem ładne obrażenia. O, czekajcie, coś mi się zwinęło automatycznie z jakiegoś dziwnego powodu. O, dobra. No nie, no, bardzo ładne są obrażenia. I ładnie się regeneruje w sumie. No, walnijmy z tego. Nie, no, każdy żywioł na nią działa. Trzymaj się z dala. Zostaw mnie! Shell of Denial. Oj, coś odpaliło, ale co? Odbija atar? Wyglądało jakby jak się odbicie, ale... No spoko, ja się w tym lecie. Akurat... Ale co, ona teraz wszystko będzie odbijała? Nie wiem, może teraz zwykły atak w takim wypadku? Nie za bardzo. Tylko jest taki po prostu ruch. O, zbufuje atak drużyny. Dlaczego? Dlaczego wciąż idziesz? Musisz mnie tylko opuścić. Mary wygląda na taką bewilderę. Zawsze zapomniałem te słowa, niestety. A jest refer dalej. Marnuję teraz tylko esencję. SP, SP dawaj, SP. Dajesz, Risę. O, jesteśmy zczerżowani. Nie wiem, co za bardzo zrobić teraz. A! Ty, a ten zwykły. Nie no, też repeluje. Pokazuje, że jest strong, a na resztę ma repel. Mi się wydaje, że to trzeba po prostu przetrzymać teraz. Co weź, a co to daje to? A to revive, a to? A to leczące, dobra. Ma cudynę. To jest do dupy. Dlaczego nie rozumiecie? Dajcie się. I wola walki jakby spada. Oho. Co przychyla się? Co to? A, co to, co, gówniaro? Teraz nas posłuchasz? Dlaczego? Dlaczego? To nie znaczenia, co się stanie ze mną. Jesteście głupi. Krzywdzicie siebie w ten sposób. Jeżeli moja śmierć trzyma was od bycia szczęśliwymi, to... Za co ja umieram? Nie mów, że umrzesz! Nie martw się, będzie w porządku. Gdzieś też byłem cieniem. Ale nawet ja mogę się zmienić. Emi-chan, musisz się uwierzyć. Stary powiedział Teddy. Co dobra przychodzi z wiary? Ocaliliście mnie, a wasz świat zniknie. Tego chcecie? To oznacza, kiedy powiecie mi, że chcecie, żebym żyła. Wyglądam tak głupio. Boję się życia pożyczonym życiem. Boję się zniknięcia. Myśląc, że może przypomnę sobie coś, będę miała życie, które warto przeżyć. To zabawne. Teraz pamiętam. Mam już rolę. Jest ona taka, żeby zniknąć. Nie powinnam była kiedykolwiek sobie to przypomnieć. Byłoby lepiej, gdybym nigdy sobie nie przypomniała. Mary-chan. O! Co jest? Druga faza? Zgadza się. Nie ma potrzeby prawdy. Ignorancja jest błogosławieństwem. Nie będzie bólu, jeżeli nigdy nie spróbujecie się dowiedzieć. Ten głos! To nie jest Mary-chan. To miała na myśli, mówiąc, że jej umysł będzie przyjęty? Hej! Otrząśnij się!
Nie podchodźcie! Ona walczy. Odejdźcie, proszę, wróćcie do domu. Wy przygrywy. Nie wiecie, kiedy odejść. Nigdy nie powinnam była was poznać. O jest. Szczególnie ciebie, nienawidzę cię. To kłamstwo? Nienawidź mnie ile chcesz, to kłamstwo. Tak, to co powiedział. Nie jesteś... Nie masz tego... Jakby... Nie myślisz tak naprawdę. Musisz popracować nad swoimi umiejętnościami aktorskimi. Przestańcie kłamywać mnie. To nie jest kłamstwo. Wszystko na tym świecie jest produktem czyjegoś umysłu. To miejsce jest twojego. Ten drobowiec i kwiaty wokół niego. Twój upór, żeby umrzeć, tworzy tę scenerię. Ale po drodze tutaj widzieliśmy rzeczy, które nie pasują do grobu. Junesi Sozai Daigaku, ławka na wzgórzu, słupy elektroniczne. Chodzi o te elektronośne, przepraszam, nie znam się jak się to nazywa. Lustra, biurka szkolne, to wszystko z miasta, dom, ludzi, których podobno tak nie widzisz. Co, mam się pochować z tymi rzeczami? Jeżeli tak bardzo ci się podobają, to może sama je zobaczysz. Nie mogę. Muszę umrzeć. To nieprawda, jest inny sposób, to nieprawda. Ha? Tak, racja. Nie musisz odchodzić na zawsze. Musi odejść tylko twoja mgła. Czy jest sposób, żeby to zrobić? Pomyśl o czymś. Czy jest sposób? To niemożliwe. Nie ma sposobu. Jeżeli zmarnujemy więcej czasu, mgła przejmie nade mną władzę i zostanie uwolniona. Jeżeli do tego dojdzie, nie będę w stanie odebrać swojego życia. Stanę się potworem. A jeżeli pokonamy to... Powinniśmy poczekać, że Mari-chan będzie kontrolowana przez mgłę i wtedy ją pokonać? Senpai, poczekaj. Ona myśli, to wciąż jej ciało, pamiętasz? Jeżeli będziemy walczyć z tym potworem? Tak. Więc co się stanie? Ja nie wiem, ale... Może teraz... Może wam się uda. Uśpię swój umysł, zanim mgła go przejmie. Oczywiście mgła będzie... Przejdź teraz do mojego ciała, ale mój umysł będzie wciąż bezpieczny. Reszta zależy od waszego szczęścia. Co podda się pierwsze, mgła czy moje życie? To spore ryzyko. Co zrobimy? Wolałbym to nie robić, ale jeżeli nie ma innej opcji, to musimy po prostu mieć wiarę, że zadziała. Tak, musi być lepsze niż siedzenie tutaj i patrzenie, jak ona umiera. Ona nie umrze, nie pozwolę na to. To zależy życie naszej koleżanki. Nie możemy teraz zawieść. Przyjaciele. Ocalimy cię. I tu, czy to ci pasuje? Odpoczywaj. Ocalimy cię. Okej, ufamy wam. Nawet jeżeli umrę, to będzie lepsze wyjście niż pozwolenie na to, żeby ta sytuacja trwała. Ale proszę, uważajcie o siebie. Nadchodzi! Przygotujcie się! No, ciekawe. O kurde. Czy to pewno zadziała? Mari-chan nie umrze, jeżeli będziemy z nią walczyć? Mari-chan wierzyła w nas. Musimy uwierzyć w nią. Wygramy. No, wygląda groźnie. Ale zarąbisty design. Co jest dobrego z poznania prawdy, ale ma w strategicznym miejscu Magatame. Kusumi no Okami. Mam odrzucić moją bezwartościową samosatysfakcję w zamian za wieczne cierpienie i rozpacz? Nie potrzebuję tego. Nie potrzebuję niczego z tego. Co jest złego w odwróceniu wzroku od cierpienia? Nie chcę prawdy pełnej bólu. Chcę spokojnego kłamstwa. Co za uczucie? Jakby nas w ogóle nie widziała. Cierpienie, zaprzeczenie i odrzucenie. Ona zaprzecza wszystkiemu. Uważaj, senpai. Normalne tartyki mogą nie zadziałać. Mari-chan, ocalimy cię. Oho. Ale muza. Normalne nie mogą nie zadziałać. To znaczy? No nie, muszę poparać, z czego mogę bić.
za 49. Nie było to dużo obrażenia. Odbija to. Aha. Repeluje wszystkie obrażenia. Mam wytrzymać po prostu? Może mam się chronić? Ego Marii się waha. To na pewno uderzyło. Ale to jest ostatnie, już nie mam SP-ów w ogóle. Mam równe 0. A może tak o zrobić to? Okej, to wygląda jakby to była jakaś... Czy może naraz zbić jej dwa różne resy? Tutaj się to nie aktualizuje niestety. Jej podbija atak. Dobra. To. Borin też jest zbity. Okej, to wygląda jakby to była jakaś dobra taktyka. To można wziąć. Ale fajny skill. Taki ładny trawka rośnie pod nogami. Będzie łatwiej się trafiało, dobra. Burning Petal, to powinno bardzo mocno walnąć się z krytem. 700, ładnie. No i tutaj, co to jest? No debuff na przeciwnika, no chyba nie mam lepszej opcji. Nawet SP-ki jakieś dawaj. Albo coś, albo jakieś buffa mocnego. O! Okej, wyszło całkiem dobrze. Mhm. No, ale kryty wchodzą ładnie. Bardzo ładnie wchodzą te kryty. Tutaj tak naprawdę nie mam co robić, tutaj mogę zgardować. Drain pot. O nie, no nie muszę się jeszcze leczyć czy coś. SP-ki? Co to było? Moc Marchan, absorbowanie mgły, szaleje. Uważaj, senpai, ona wciąga wszystko. Item, nie wiem, czy coś jeszcze może zrobić ciekawego. Chyba garduję tutaj. Nie, jak wciąga wszystko, to nie wciągnie to. Burning Petals. Znowu krytyk, to jest jakiś... Nie wiem, czy to 100% kryte jest, czy ja mam takie szczęście ogromne? Na wszelki wypadek to przedłużę. Taki mam za co. Okej, wróciło to, znowu wciąga. Proszę, nie da się tego uniknąć, no. Znaczy, to nie zrozumiesz, prawda? Niczemu nie pomoże. Jesteście hipokrytami. Spokój i... no spokój leży we mgle. Senpai, nie słuchaj jej. To nie sprawdziła Marichan. Co ty nie powiesz? Dobra, item. Znowu bym zaczął od Windbreaka. Bo teraz on się właśnie rusza. No i to można jak najbardziej. No tutaj wielka szkoda, że... No, rzucam to dopiero.
Trudno, ale jakbyś to nie farmiło, to nie za bardzo rozumiem, jaki jest plan na tą walkę. Lightning Breakera też rzucę. Najgorsze, ta słuchwa wciąga cały czas staje, ale no to ją też bije. To jest jedyne pocieszenie. Bo nikt nie może skilli praktycznie używać przez to. To działa, dasz radę, senpai. Nie opuszczaj gardy. Złapę cię, jeżeli to zrobisz. Nie mam czego użyć, niestety. Mogę Lightning Bella użyć. Za 50 dostała, sportowe. Oho, SPki, proszę. Pisze, przydaj się. Znaczy, to i tak tylko do wcięcia będzie. SPki. Ale to dobrze, bo przynajmniej ona będzie mogła uderzyć, a ona ma najmocniejsze uderzenie. Dobra, skill. A tutaj sterowalimy. To jest tak mało życia. Shake off? Mocne. O kurde, chyba koniec. Breaki jej nie zeszły, a to są już ostatnie ciosy. Wioskę. Udało się. Podchwytliwa walka. Nie powiem. Udało nam się? O, jest w naszej formie, to tej formie, po której ją poznaliśmy. Uuu, Lila Chatter przychwycił. Mari-chan. How is she, senpai? She okay? Co z nią, senpai? Jest cała? Mari się nie rusza, no nie. Niemożliwe. Nie, to nie może być prawda. Nie, to niemożliwe, my... Emi-chan? Dalej. Dalej, ty śpiochu. Chcesz się pobudzić, okej? Okay? Emi-chan. Nie, to się nie dzieje. Co zrobiliśmy i tak? Emi-chan, obudź się, nie umieraj. Nie robią nam Hana na Czufa 2. Robią. Odpuszczaj mnie. Siezo. Mari-chan? Niewdzięcznica. Dzięki Bogom, ona żyje. O, to ja... Zgadza się. Witaj z powrotem. Udało ci się? Za dużo śpisz. Udało ci się. To wam się udało. Dziękuję. O. Halo, koleżanko. Reser rozejrzała się po innych, czy może mordować. To chyba wystarczy na takiego przytulasa. Możesz go puść. Nope. Mam dość ruszania się. Wystarczy ze wstawaniem. Dobrze, jest ktoś, którego nawet ja mogę przytulić. Hej! Zabiją. I teraz ją zabija. No i proszę... Proszę bardzo. Dlaczego wszyscy nasi przyjaciele tacy są? Wiesz co? Nie ma zbyt wiele ludzi, którzy mogą zaczepiać Rise-chan. O nie. Oczywiście, jak ziemia się rusza? Czy to ja, kiedy patrzyłem na tą dwójkę? Nie jest czas na głupie komentarze. Co się dzieje? Nie mówcie mi. Ten film, kiedy źli zostają pokonani, jego forteca się niszczy? Przepraszam, zapomniałam wspomnieć. Nie muszę już być w tym miejscu, żeby umrzeć, więc może ono zniknąć. Dlaczego powiedziałeś wcześniej? Zginiemy wraz z nim. Umrzemy. Wszyscy umrzemy. Do wyjścia, szybko. Zapomniałem, jak mały jest ten telewizorek. Czuję, jakby to wcześniej się wydarzyło. Czy to naprawdę twoi przyjaciele? Są dziwni. To twoja wina. Telewizor. To nigdy nie był telewizor. Pusty las zniknął, ponieważ nie ma powodu, żeby istniał. Udało się? A więc? Jak się czujesz ze zmienionym przeznaczeniem? Cóż,
Czuję się dziwnie. W końcu ja żyję. Ha, no tak. No to też bardzo się staraliśmy. Dziękuję, że mnie uratowaliście. I przepraszam. Co? Dlaczego teraz na mnie patrzycie? Właśnie powiedziałeś przepraszam, racja? Powiedziała. Bardzo grzecznie. Ha? Nigdy nie byłaś typem, który mówi takie rzeczy. Ha? Ty głąbie. Okej. Zapomnijcie, cofam je. Nie można. Och, cóż. Posłuchajcie. Co do cholery? Co jest z wami nie tak? Ryzykujecie życie, żeby mnie ratować? Nic z tego nie macie, nie rozumiem. Na tym polega przyjaźń? Nie musimy nic z tego mieć. Na tym polega przyjaźń. Serio? Szczerze? Na początku się wahaliśmy. Dowiedzenie się, że jesteś z drugiej strony, było trochę dezorientujące. Ale żeby cię nie ratować tylko przez to? Nie tak działamy. Jeżeli zwalamy rzeczy na kogoś innego i patrzymy w drugą i odwracamy wzrok, nic się nie zmieni. Miałeś kłopoty, a my cię uratowaliśmy i tyle się liczy. Nie rozumiem was, ale... Wcale, ale... Jeżeli to, że nas nie znasz, cię męczy, to powinnaś zacząć od poznania nas. Wszyscy chcemy, żebyś dowiedziała się więcej o tym świecie. Tak, na przykład Walentynki. Walentynki? O, nie wiesz, co to jest. Ha, to super dzień, kiedy dziewczyna daje czekoladę komuś, kogo bardzo lubi. Ja już zarezerwowałam senpaja. Nieważne, bez oszukiwania. Rezerwacja odwołana, jak to? Ty... Ona kruszy los. To było szybkie. Cóż, pozwolmy im. Hej, wypogodziło się. Masz rację. Muszę zrobić pranie. Ale wie, bolą plecy? Hej! Może pójdziemy na trochę grab? Nie wiem, co znaczy grab i podejrzewam, że nie będę wiedział nawet za bardzo. Grab. A żarcie, po prostu. Brzmi dobrze. O, jakbym wiedział, że cię tak nie reaguje, to bym od razu wiedział, że chodzi o żarcie. Ty stawiasz oczywiście. Przestań, spodziewać się, że będę wszystko ci próbował. Tak, jestem cała. Chodźmy, wszyscy czekają. Rescue Mari, welcome bar, dostałem. Achievementa. Co jest? Wszystko gra? Wciąż się martwisz? Wszystko gra? Cóż, kiedy oddałam ciało mgle, usłyszałam głos. Co on powiedział? Ludzie nie chcą znać prawdy. To, czego naprawdę chcą, to spokojny świat wypełniony mgłą. Coś w ten deseń. Czy to głos? Co to oznacza? Czy to głos? Nie wiem, ale był znajomy. Ten sam głos, który słyszałem, kiedy pokonałeś Ameno Sagiri i mgła wpłynęła do mnie. Czekaj, może nie? Czułam, że to był mój głos. Może to coś, co ja powiedziałam dawno temu. O cóż, mgła zniknęła. Prawdopodobnie źle to usłyszałam. Ej! A, wystraszyłem cię! Ładna pogoda. Pełno śniegu, co jeszcze trzeba? O tak! Walczyłeś kiedyś na śnieżki, Mari-chan? O, będzie epickie. Epicka bitwa. Jak się podzielimy? Powinna dostać teraz. Co za... Hej! Dobra jest. Mam rzucać w nią śniegiem, prawda? Masz rację? Dokładnie, perfekcyjnie. Okej, zatropię go. Poczekaj! Masz oczy... łowcy. Drużyna to faceci kontra babki. Zaczynajmy. Dajcie spokój. Teddy, co z wami, chłopaki? Ty mój to! cieszyłeś się walką na śnieżki. Później tego samego dnia.
Szczopaliśmy im tyłki. Oni nie mieli szans z naszą siłą. Trochę mi szkoda. Wciąż. Dzisiejszy bohater to musi być Marichan. Dajesz królowo śniegu? To zła płeć. To bohaterka, a nie bohater. Oj, widać. O, twoja skóra jest taka piękna. Masz niesamowite coś tam. Jak ty... Widzisz coś? Para wszystko zasłania. Kanji, do góry. Nie zawiedź mnie teraz. Ted, ty gnoju. Mam to dość. O. Wy z boki. Znowu podglądacie? Marichan, elektryczność tutaj to zły pomysł. Ohydne z boki. Nienawidzę was. Jezu. To nie fair. Oj, piękna scena. No cóż, witaj z powrotem. Eskortowałeś Marię z powrotem do Velvet Room i wróciłeś do domu. Niesamowita przygoda. Niesamowita, dobra, zapisujemy. W końcu. Wiecie, bo ja się już pogubiłem, to są te save'y ratowania wszystkiego. Nie no, w sumie jest dobrze, tutaj możemy kontynuować. W sensie, no jest spoko. O. To cały czas jeden dzień. Chyba musimy iść, znaczy już nie mam nic zrobienia, tak jak mówiłem, mamy wszystkie social linki zrobione. Piękna sprawa. Oprócz oczywiście Adachiego. Więc do spanka. Powinien się odpocząć, a czy nawet musiałbym tutaj iść, prawdopodobnie. Czy teraz to lutego? Dzisiaj są walentynki. Oj, trzeba się z jakąś specjalną osobą je spędzić. Otrzymałem jeden SMS. Sorso, wiesz co za dzień? Mam nadzieję, że masz wolny wieczór. Oczywiście, raczej popołudnie. Zdecydowałeś się spędzić czas z Risa. Yo, Bambozel. Wczoraj było ciężko, nigdy nie sądziłem, że zostanę porażony prądem w prawdziwym życiu. Dzięki temu porażeniu, czy czegokolwiek, zapomniałem, co dzisiaj jest. Dzisiaj jest 14, wiesz? Nie miałem czasu, żeby przygotować się na to, więc jestem zderwany cały ranek. Spokojnie, Joskę, będę twoją walentynką. Coś musi mi pomóc z tym całym ciśnieniem. Uwierz w siebie, uspokój się. Masz rację, powinienem odpuścić, aż... Nie powinienem się poddawać aż do samego końca. Chwila. Ale czy to nie jest coś, czego nie mogę zmienić sam? Jeżeli skończę... dostając tego... tego przyjacielską czekoladę i to tylko Teddy'ego, nigdy nie dam sobie spokoju. Jedyna czekolada, którą dostał, nie? Hej wszyscy, są rezultaty testów. Pierwsze miejsce. O, okropny moment prawdy. Cóż, sprawdzimy? Sprawdzimy testy. No to zobaczmy, co tam dostaliśmy. Masz najwyższy wing. O, niesamowite. O, jesteś geniuszem, Bambozel. To niesamowite. Ciesz się, jakby mi to się przydarzyło. Social linki rosną, ta, bardzo ciekawe. W sumie to jest głupie, bo teraz te social linki dosłownie nic by nie dały. Już nie da się jakby awansować poza tym, prawda? Czujesz, że stajesz się bliższy ze swoimi przyjaciółmi? Przerwa alarm skończona, zdecydowałaś się wracać na zajęcia. Po szkole więcej uczniów zostało po szkole niż zazwyczaj. O nie, podrywacze. Co powinienem teraz zrobić? Zostanę jeszcze trochę, ale nie wiem, co zrobić. Nie, żeby było coś, co mógłbym robić w domu. Rozumiem. Mam pomysł. Pójdę na dach albo coś. Będę za budynkiem szkolnym, wiesz. Tak po prostu. Aha, podzieli się i pewnie chcę zobaczyć, do kogo przyjdzie ktoś.
A może nie? Ale czemu filtr to na głos? Większość dziewczyn zniknęła. Ej, stary. Oni mają obsesję na punkcie czekolady. Jeśli filtr bardzo chcą słodyć, to dlaczego sobie nie kupią? Mówisz serio? To jest jeden dzień, w którym nie powinieneś kupować sam czekolady. Tak. Stary, nie ogarniasz. Ja dzisiaj pewno coś dostanę. Od kogo? Przestań się oszukiwać. Żaden ci przyniosłem. Nie jestem aż taki żałosny. Dalej, stary. Dostanę sporo. Od pracowników Junes. Ważne, że ja kogokolwiek dostanę. Racer-san? Yukito-san? Macie dzisiaj ze sobą duże torby? Cóż, to wcale już miało rozpaczenie, czy coś. Mam jakieś, prawda, Yukito? O, tak. Super, lubię słodycze. Dlaczego myślisz, że to jest dla ciebie? To może i dla mnie. Nie mów taki zrozpaczony. Ja też trochę wzięłam. Dajcie sobie czekoladę? Super wyczucie. Proszę cię, senpai. Zawsze tak ciężko pracujesz. O! Dlaczego ja? Wiesz, dzisiaj daj się czekolady ludziom, których się lubi, racja? To świetny sposób, żeby podziękować wszystkim ludziom w swoim życiu. Nie tylko swojemu partnerowi romantycznemu. Wow, to coś nowego. Ona jest taka roztropna. To pewnie te lata w showbiznesie. Risa podała czekolady każdej osobie. Ale żadna nie została dla ciebie. Hej, a on? Jedną czekoladę dam mu później, na sobie. Mam wystarczające rzeczy, żeby zająć się tym teraz. Mam teraz czym się zająć, przepraszam. Ale dam ci później znać. Czy to oznacza? Chyba każdy jest super ciekawy, co tego komu dam moją specjalną czekoladę. Więc jeżeli zrobię to teraz, to będzie wstydliwe, zawstydzające. Więc do później. Lisa patrzę na ciebie tak... Tak kociakowo. Musisz się z nią potem zobaczyć. Oj, muszę. Mam jeszcze parę osób, którym dam czekoladę. Pa. Co ty taka jesteś czekoladowa? Nagle wszystkich lubisz w tej szkole? Masz innych przyjaciół przed nami? Wow, jej zdolności, żeby uniknąć osobistych dramatów są imponujące. O, Naota-kun. Co tutaj robicie? Co to ma znaczyć? Dzisiaj jest wielki dzień. A, rozumiem. Cóż, wybaczcie mi. Nawet się nie spociła. Cóż, Kanji? Chyba dzisiaj spędzamy dzień ze sobą. Jasne, czemu nie? Chyba coś przegapiłyśmy. Uwaga wszyscy! Mam czekolady z imionami dla każdego. Proszę wziąć po słodyczu dla siebie i pójść do domu. Muszę wracać do zajazdu i pomóc. Pozdrawiam cię. Ale zostawiła. Yukito? Yukito się rządzi bardziej niż zawsze. Upewnij się, że wszystko gra. Halo, a czekolady? Tu czekolada dla wszystkich. Weźcie swoją i idźcie do domu. Ale zawstydzone. Co do cholery? Gadaliśmy właśnie o byciu olewanym. Nie chcesz swojej? Ja wezmę. A ty głąbie, oczywiście, że wezmę. Musisz zacząć się z ludźmi, z którymi chcesz pogadać po prostu. O, czyżby to randka? Poszedłeś na wybrzeże z Risę. Zimny wiaterek wydaje się być miły. No, nie wiem, czy zimny wiaterek w taką pogodę byłby spoko. Taki jeszcze morski. Niech tam tu nie przeszkadzał. Mam się całego dla siebie. Tylko żartuję, nie musisz żartować. Proszę, to dla ciebie. Przepraszam, że musiałeś czekać. Patrz, ta, którą Risę ci daje, wygląda pięknie, ale... Ma taki zapach, że to nie może być nic przyjemnego. Czujesz nadchodzącą zagładę. Wiedziałam, że zauważysz, jak wyjątkowa jest. Dodam to duriana i habanero? Chcesz mnie otruć?
Każdy może roztopić czekoladę do foremki. Gdzie w tym miłość? Ja zadałem trochę oryginalności. Na pewno się sprawdzi. Możesz dodać, nie wiem, orzeszków? Karmelu? Coś dobrego? Co jest? Jest zbyt ładno, żeby to zjeść? Wezmę ją do domu i zjem. Jest zbyt ładno, żeby to zjeść. O, zjedz ją teraz. Pracowałam tak ciężko. Chcę zobaczyć twoją zadowoloną twarz. Nie cieszysz się, senpai? Oczywiście, że tak. Wolałbym zachować najlepsze na koniec. Oczywiście, że tak. W porządku. Wybaczam ci. Ale potem musisz mi dać znać, co o tym myślisz. Uff. Odłożyłeś czekoladę, na całe szczęście zapach zniknął, kiedy zamknąłeś pudełko. Jedyne co słyszę, to dźwięk fal. Jakbyśmy byli sami na świecie. Opowiem ci o moich marzeniach. Nie mówiłam nikomu. Chcę iść do pracy i na studia. Mogłabym studiować wiele rzeczy. Podczas tego chcę mieć poważny związek z mężczyzną, którego kocham, i wyjść za niego na tropikalnej wyspie. O! Żyć w dużym domu, z dużym podwórzem i dużym psem. Będę gotowała. To kiepska informacja. I żyła szczęśliwie z mężem. A kiedy będziemy starzy, będziemy pić herbatę każdego dnia w ogrodzie, razem. W sumie bardzo ładny plan. Lisa jest trochę zawstydzona, kiedy się uśmiecha. Żartuję. Ale zamierzy ci wadło. Myślisz, że to świetny pomysł? Twoje marzenie jest w sumie dosyć normalne. Myślisz, że to świetny pomysł. Ej, nie skacz do wniosków. Nawet nie mówiłam, o kim mówię. Senpai? Przez mężczyznę, którą kocham, miałem na myśli ciebie. Teraz to tylko marzenie, ale jest dla mnie ważne. Chcę spełniać swoje marzenia, jedno za drugim. Z tobą u boku. Zróbmy to. Powodzenia. Ale chamsko. Zróbmy to razem. Wow. Ale to już nie cofniesz. Jeden dźwięk, który słyszycie, to rozbijające się fale. Wiedziałeś, senpai? Ludzie urodzili się z morza. Czuję, jakbyśmy byli Adamem i Ewą teraz. Tylko nasza dwójka. Ewa była żoną Adama, więc... To znaczy, że Adam ma Ewę dla siebie. Spędziłeś długi czas z Risa. Mieszkając w zimie, przód. Coś wejście. O, Mari! Co ona tu ma? Ale drży. To bomba? Spóźniłeś się. Co tutaj robisz? Sorry, nie. Ty się spóźniłaś? Co tutaj przyszłaś? Co tutaj robisz? Czekam na ciebie. Dzisiaj? Nie pozwolę, żeby Nohal i Margaret weszli mi w drogę. Nie martw się, mam pozwolenie. Mam czekoladę. Możesz ją wziąć. O, pachnie, co ważniejsze, to się rusza. Ten pokój nie ma żadnych eclectic loudwits. Nie wiem, co znaczy eclectic loudwits. Muszę zobaczyć. Eclectic loudwits. Elektronicznych głupców. Chyba elektronicznych różnych urządzeń. Dam się wszystko. Przepraszam. Dziękuję, nie przepraszaj, to jest niesamowite. Dziękuję. O, tak. Jesteś zbyt bezpośredni, nie widzę cię, Lubku. Dlatego jesteś taki popularny, Giga Chat. Możesz to zjeść. Jeżeli się nie pośpieszysz, to się roztopi. Jeżeli się roztopi, to się zepsuje. No na pewno się roztopi w tej temperaturze, przynajmniej jest minus 10. Masz poczucie niebezpieczeństwa, ale już zaakceptowałeś jej prezent. Kiedy to zjesz, chcę, żebyś powiedział mi, czy to jest dobre, czy nie. Teraz. Presja. Chyba nie masz wyboru, ale musisz to zjeść. Mimo zapachu, smakuje dosyć normalnie. Nie, to jest... Nie możesz przestać tego jeść. To jest całe? To niesamowite. Głupi jesteś? Chłop na randce dostał jakąś tam czekoladę i walił całą dosłownie na hita.
Ale przez to moja praca miała sens. Masz takie przeczucie, że coś rusza się w twoim brzuchu. Walentynki to nie jest właściwy rytuał. Sprawdziłam. Myślałam, że to jakieś wielkie wydarzenie, wiesz. Kluczowy moment życia. Ale ze mnie frajerka. Zostałam oszukana, czuję się głupio. Ale to nic z tych rzeczy. Nie zrobiłam tej czekolady przez to, że myślałam, że to jest coś, co trzeba zrobić. Nie, przez to brzmi, jakbym miała to na myśli. Znaczy, jestem, mam to na myśli, ale... Zaplątała się i... Możesz się zamknąć, ty głupi głupku. Wiem, uspokój się, uspokój się. Jestem spokojna. Słuchaj, po prostu zamknij oczy. Zamknij się i je zamykaj. Dziękuję, cóż... Nie rozumiem tego, ale nie zapomnę o tobie, nigdy. Spędzasz trochę czasu z Marią. Jezu, ale nas rozchwytują. Mieszkanie do Jimmy? Salon. Chyba do Jimma wyjechał. Coś poszedł załatwić i nie ma go w domu. Braciszku, czy wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? Walentynki? To jest dzień, daj swojemu braciszkowi czekoladę? Nie, a co dzisiaj jest? Co walentynki? Nin, masz rację. To jest moja ulubiona czekolada. No, ale tu daję ci trochę czekolady, która jest bardzo popularna wśród dzieci. Pewnie wywołuje od razu próchnicę, a nie dopiero po jakimś czasie. Dziękuję, zachowam później. Dziękuję. To jest słodka i pyszna. Dzisiaj mój nauczyciel powiedział, walentynki to nie jest dzień, żeby dawać czekoladę, to jest dzień, żeby podziękować ludziom, którzy się o ciebie troszczą. Nauczyciel dał nam czekoladę, każdemu, nawet mi. A kiedy dał mi ją, ona powiedziała, to było ciężkie dla ciebie, ale świetnie sobie poradziłaś. Każdy mi mówi, że jestem silna, przez to, że... To jest mi. Każdy mówi, że jestem silna, ponieważ dałam radę, chyba tak po prostu. Dlatego powiedziałem dziękuję. Powiedziałem, że mój braciszek i mój tata trzymają za mnie kciuki. Dla to mogę być szczęśliwa. Jestem z ciebie dumny. Właśnie, jestem z ciebie dumny. Naprawdę? I wtedy mój nauczyciel był taki zadowolony. I nauczycielka potem powiedziała, jak ktoś ci kibicuje, kiedy masz kłopoty, czujesz energię. Czy czujesz się tak, kiedy ja ci kibicuję? Not really. Yes. Ja też, kiedy mi kibicujesz, jestem taka szczęśliwa. Jesteśmy tacy sami. Ja, mój tata i twoi przyjaciele jesteśmy po twojej stronie. Nawet jeżeli niedługo wrócisz, mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy. No i teraz zapamiętam tą przygodę. Mam jeszcze jedną czekoladę. Sama ją zrobiłam. Na spółę? O Jezu, co to? Dziwny obiad jest na talerzu. Jakimś cudem nie ma zapachu. Duża dziewczynka nauczyła mnie, jak się robi własne kreacje z czekolady. A teraz zrobiłam jedną dla ciebie. Dlaczego wszyscy robią takie dziwne rzeczy? Kto ją nauczył, jak gotować? To instynkty, wyrobione przez lata walk, biją na wszystkie dzwony ostrzegawcze w twoim umyśle. Czy powiedziała, że powinienem pomieszać mrożoną kawę, żeby dać smaku? I bekon? Bo każdy lubi bekon. Całe szczęście było trochę bekonu i kawy w lodówce. O nie. Researcher powiedziała, że czekolada powinna wyrażać siebie, więc musi być albo bardzo słodka, albo bardzo ostra. Jesteś dorosły, braciszku, więc pomyślałem, że wolisz bardziej gorzkość, więc... Dodałam trochę jakichś tam papryczek i... soku z wheatgrass, z jakiegoś zboża? Myślę, że taka kwaśna czekolada brzmi naprawdę niezachęcająco, więc dodałem winegrę i jakiś sos ponzu.
ohyda. Myślę, powiedziała, że moja czekolada będzie miała głębiej, jeżeli dodam ryby. Więc dodałem trochę kiełbasy rybnej i trochę fermentowanej ośmiornicy taty. A Naoto powiedziała, że pożyczy mi swoją książkę z recepturami. A kiedy jej powiedziałam, że już skończyłam, powiedziała mi, że ci się posmakuje wszystko, co dla ciebie zrobiłam. No a to wygląda, patrzę na ciebie wyczekująco. Marciszku, dziękuję, kocham cię. Nie masz opcji. To ohydne. Jest. Braciszku, co się stało? No ciekawe, co się stało? Co się mogło stać? Słyszysz głos na to z daleka. Po odpoczęciu udało ci się wrócić do życia. Powinieneś pośpieszyć się do szkoły. O, ja chcę zapisać. Bardzo. O, Bambozel Trun, witaj. Dzień dobry. Pogoda dzisiaj jest świetna. Jest nawet trochę ciepło, nie sądzisz? Widziałem w wiadomościach, że pierwsze oficjalne burze wiosenne zostały zaobserwowane z rana. Wiosna jest już za rogiem, co? Wiosna, wszystko poszło tak szybko. Ej, co tam? Och, nic, po prostu gadaliśmy o tym, że już prawie wiosna. A wtedy Bambozel Trun... Tak, próbuję o tym nie myśleć. Ale hej, wciąż mam trochę czasu, racja? Nie bądźmy ponurzy. Zabawmy się. Tak. Żeby w naszym mózgu było dużo dobrych wspomnień, które... Tak bardzo, że aż będziesz błagał, żebyśmy przestali. O, cholera. Chodźmy. Ej, czekajcie na mnie. Jezu, to wygląda jak jakaś końcowa scena. Co ty radasz? Oj, strasznie będzie mi ich brakowało, wiecie? To chyba jeszcze nie jest koniec, to się nie skończymy w tym odcinku, ale aż mi się smutno zrobiło, jak na to patrzę. Ciężko mi sobie wyobrazić, po takich przygodach wspólnych wrócić do jakiegoś innego życia. W ogóle zawsze w takich historiach aż mi się smutno robi na samą myśl. To jest... Wydaje się być nierealne. Na przykład... No wiadomo, że to jest takie... Bardzo... bardzo częsty motyw. Po prostu... Grupa nastolatków ratująca świat. O, ja cię kręcę. Ale no, jednak coś w tym jest, prawda? Skończyłeś się pakować. I oni zawsze wracają do tych normalnych światów, to się wydaje być niebywałe. Wracasz do miasta za dwa dni. Zdecydowałeś się odpocząć. Wygląda tak jak pierwszego dnia, kiedy tu przyszliśmy. Jeszcze teraz padają płatki. W sumie nie wiem, gdzie się gra zaczęła. Wiosna wróciła do Inaby. Mam nadzieję, że będzie ci save, bo no nie... Kończyłbym powoli. Mieszkanie do Jimmy. No już skończyłem w takim losowym miejscu. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy się ze wszystkim żegnasz. Włączamy z pakowaniem? Jeżeli coś zapomnisz, wyślę ci to mail, wyślę ci to pocztą. Mailem. Mogę odebrać drzwi? Och tak, jasne. Dalej. Odbierz. Nie ma czym się martwić. Widząc ją w takim nastroju, nic bardziej mi już szczęśliwia. Kupiłem ci już bilety na pociąg na jutro. Odjeżdża o 9 z rana z Yaso Inaba Station. Dzisiaj twój ostatni dzień. Nie martw się o Nanako. Zostaw ją mnie. I zobacz się z przyjaciółmi. To może jest twoja ostatnia szansa, żeby z nimi pogadać. To jest ostatni dzień, kiedy będziesz spędzał w mieście. Powinieneś trochę pochodzić. Co?
Chodź, uważaj. Okej. Central Shopping District. O Jezu, oni tu stoją, będzie można się z nimi pożegnać. Jezu, strasznie mi smutno, powiem wam. Naprawdę, nie wiem co tu się jeszcze stanie. No ale podejrzewam, że przyszły odcinek może być równie dobrze ostatnim. Chyba, że coś jeszcze wyskoczy dodatkowego. Ale no wątpię, no jeszcze czeka nas cały czas ten jeden social link, którego nie było. Więc coś będzie jeszcze zadaczy. Może coś właśnie ostatecznego. No i... Wolę o tym nie myśleć. Tak się, nie wiem, można troszkę sobie poczytam pomiędzy tym odcinkiem a kolejnym, na co mam zwracać uwagę, bo nie chciałbym cię ominąć, żeby zdobyć tam jakieś zakończenie i wam je również pokazać. Oczywiście unikając spoilerów. Także po prostu się rozejrzyj, nie musicie mi się opisać, nie chcę, żeby ktoś przypadkiem napisał mi coś za dużo. Ja sobie w swój kontrolowany sposób to po prostu postaram się odnaleźć. No i to jest tyle, moi drodzy. Naprawdę ciepło się robi na sercu, kiedy patrzy się na tą ekipę. Bardziej mi bardzo brakowało. Wiem, że zaczyna z Persona 5, Persona 3, ale ta ekipa już bardzo... W sensie, przez to, że to moja pierwsza Persona, myślę, że to zawsze będzie moja ekipa. Co by się nie działo, szczególnie, że często w fandomie jest takie przeświadczenie, że to jest ekipa, która była najbardziej ze sobą zżyta. Tak słyszałem, oczywiście nie wiem jak wygląda ekipa z piątki, ekipa z trójki, dwójki, jedynki, czy innych takich, ale no, naprawdę wyglądają na zgraną paczkę i te mignięcia. Szkoda, że nie było jeszcze jakiejś sceny, ale z drugiej strony może to i lepiej. Terpam teraz, w momencie mam na liczniku, już wam mówię ile. Wiadomo, że czasami się zapomni wyłączyć albo coś, ale w tym momencie mam na liczniku 118 rodzin prawie w tej gierce. Znaczy, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli odcinek się wam podobał, nie zapomnijcie o aktywności. Ona pomaga w tym, żeby kanał się rozwijał, więc łapka w górę, komentarz, subskrypcja, cokolwiek co pomoże. Zapraszam was również na media społecznościowe, które macie w opisie pod filmikiem. A szczególnie polecam moje streamy na TikToku oraz na Twitchu. Linki do obu platform macie na dole. Korzystajcie, zapraszam serdecznie. No i to wszystko, moi drodzy, znaczy dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym, być może ostatnim, być może nie, odcinku z Persony 4 Golden. Trzymajcie się, hej, papa.